Witam wszystkich serdecznie, mówi do was Kapelusznik. Był już kiedyś na kanale film Top 10 ulubionych postaci, ale uznałem go za słabo zrobiony, więc postanowię go odrestaurować w innej formie. Wolę przedstawić wam bardziej moje Top 5 z bardziej szczegółowym opisem postaci i dlaczego daną postać akurat darzę wysoką sympatią. Pełne Top 10 z wyróżnieniami w opisie, także zostaw subskrypcję oraz daj lajka w górę, a zatem zaczynamy. Socjopata z rodziny Don Quixote otwiera tę listę, niczym mama wracająca z zakupów w drzwi. Jest to persona, o której na pewno muszę nagrać osobny film, gdyż jest niesamowicie złożoną postacią wymagającą szerszej analizy. Natomiast w żołnierskich słowach, spłycając temat, postaram się wam przybliżyć, dlaczego go tak darzę wysoką sympatią. Ogółem mam słabość do postaci bardzo dobrze, a zarazem wielowątkowo i wielowarstwowo rozpisanych, a Doffy właśnie się do takich zalicza. Był genialny antagonistą, nie bez przyczyny tak uwielbianym w całym fandomie. A w wersji anime wręcz włoską robotę wykonał jego seiyu, czyli pan Hideyuki Tanaka, który wręcz nim był. Perfekcyjnie się wcielił w powierzoną mu rolę, a sam śmiech do Flamingo jest już legendarny. Poza tym, kto nie kocha genialnie rozpisanych antagonistów? Prawda jest taka, że kibicujemy może tym dobrym, ale zawsze kochamy tych złych, jeśli nie są irytujący jak Wapol czy Foxy lub napisani po profesjonalnie. Że ich wręcz nienawidzimy niczym Rachel z Tower of God. Kto nie wie, o co chodzi, to polecam czytać ten tytuł z całego serca, mój drugi ulubiony po One Piece. A wracając do Doffy'ego, jak się nie oprzeć temu socjopacie? Też jest ważna kwestia jego mocy, gdyż moc Nici idealnie pasuje do jego charakteru oraz osobowości. Fenomenalny manipulator, ale to już temat na osobny odcinek. Myślę, że jak na ten materiał wyczerpałem temat. Pan Piasku i również lubiana postać w fandomie. Ale dlaczego ja go lubię? Cóż, moim zdaniem ma on o wiele więcej głębi, niż na pierwszy rzut oka się wydaje. Największy biznesmen w całej serii oraz chodzący kalkulator. Pomijając jego moce piasku, do których mam słabość, kocham też moce drewna Odaczeka. Jednak wracając, zauważcie, że chociażby Wimpel Down wyraził brak zainteresowania zemsty na Alabaście. Z uwagi takiej, iż nie widział w tym żadnego interesu, co sam przyznał. Tak samo podczas Marine Ford, mimo początkowego negatywnego nastawienia do Białobrodego, to ostatecznie zmienił stronę i dużo bardziej mu się opłacała walka z marynarką oraz ratunek Ace'a. To również jest postać zasługująca na osobny odcinek, nie trzeba szerzej o nim poopowiadać. Natomiast swój wywód w tym materiale zakończę tym, że sam jego design mi się szalenie podoba. Sam jego wygląd ma vibe potężnego biznesmena bez skrupułów. Pani Big Mom, moja ulubienica, która kupiła mnie wszystkim. Zrobiłem już odcinek jej poświęcony, ale stricte analizie jej marzenia, ale o niej samej też jest bardzo dużo. Polecam obejrzeć, macie w adnotacji. Ja przejdę ogólnie do tego, że to jest kolejna postać, bardzo mocno rozbudowana i będę musiał stworzyć aż drugi odcinek o niej, gdzie przyjrzymy się bliżej jej osobowości oraz umiejętnościom. Jej owoc dusz praktycznie pozwala jej na wszelakie ataki. Na tę chwilę z postacią, która ma największy wachlarz technik w całej serii, może atakować wszystkim od ognia po pioruny i techniki szermierskie. Wytrzymała zwariowana wiedźma z pięknym marzeniem bawiąca się w mafijne klimaty, królowa herbatek i naprawdę jedna z najbardziej wielowymiarowych postaci napisanych przez Odę. Jestem ciekaw, co ją czeka po Wano. Swoją drogą, patrzcie na to, nie zawsze była starą torbą. Król Stu Bestii, chyba żadna postać w One Piece nie miała tylu przydomków co on. Zrobiłem już kiedyś o nim odcinek, ale moim zdaniem aktualnie wymaga on aktualizacji oraz jest słabo zrobiony. Jak chcecie, to obczajcie, aczkolwiek zalecam poczekać na odświeżoną wersję, która prawdopodobnie pojawi się po Wano, gdy wątek Kaido dobiegnie końca i poznamy wszystkie lub większość faktów na jego temat. Znowu na pierwszy rzut oka wydaje się zwykłym barbarzyńcą, lecz przy bliższym poznaniu pojawia się masa wątków.
takich jak chęć epickiej śmierci, nieufność do ludzi, szacunek do siły, gromadzenie armii i środków na toczenie wojny totalnej, problemy alkoholowe i wiele, wiele więcej. Oda zaś nawet z prostej kupy mięsa stara się stworzyć szeroko rozpisaną postać. Dlatego uwielbiam Kaido, czuć od niego tęgrodzę i potęgę, a zarazem nie jest do końca klasycznym barbarzyńskim zdobywcą. Tylko ma swoje cele i ambicje, a wiele tajemnic, które skrywa, czekają na wyjaśnienia, jak chociażby to, dlaczego czeka na Joy Boya i co o nim wie. No i ukochany przez fandom Ryboluć, a zarazem moja gwiazda w sercu, dostał już ode mnie odcinek, dlatego w adnotacji odsyłam, jak chcecie szerzej o nim posłuchać. Tutaj skrótowo po prostu powiem, czym kupił moje serce. Ano tym, że uwielbiam postacie typu wujek dobra rada. W Naruto moją ulubioną postacią był Jiraiya, a w Bleachu był to tajemniczy kapelusznik Urahara. Także zazwyczaj mam słabość do postaci będących oparciem, czy służącym radą lub trenerem dla głównych protagonistów. A Jinbe, będąc właśnie przysłowiowym ojcem załogi i człowiekiem, który pomógł się wygrzebać Luffy'emu z psychicznego bagna po Marineford, po prostu kupił mnie całego. No i też nie jest jakimś cieciem na strzała, tylko dobrze analizującym, myślącym oraz mającym doświadczenie piratem, który nie daje się wodzić za nos. Jasno zawsze stawia sprawę, no i jego dostojność, powaga oraz stoicyzm w trudnych sytuacjach oczarowuje. Więc tym oto miłym akcentem będę się z wami żegnał. Ja byłem Kapelusznik. Z braku czasu dzisiaj bardzo luźny materiał. Jeżeli ci się film spodobał, zostaw subskrypcję, komentarz oraz łapkę w górę. Do zobaczenia w następnych materiałach.